Witajcie drodzy gramowicze, z tej strony Myszasty. A przed nami dzisiaj rzecz nieco nietypowa, dlatego że nie jest to gra jeszcze, nie jest to nawet normalne demo gry, jest to demo technologiczne produkcji, która od kilku tygodni znajduje się na Kickstarterze. I jak już się zapewne domyślacie, no przynajmniej ci, którzy te klimaty lubią, będzie to rzecz o samochodach terenowych i o taplaniu się w błocku, jeżdżeniu w terenie. No i generalnie o tym, że jeżeli nie włączymy w tym momencie napędu na cztery koła, niestety z tegoż rowu, w którym samochód się na starcie znajduje, nie wyjedziemy. No i jeszcze warto by było zblokować mechanizm różnicowy, co oczywiście w grze będzie możliwe. To zapewne są bardzo dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy... O, właśnie, ruszamy. Dla wszystkich tych, którzy... no, taplanie się i offroady na komputerach lubią, bo takiej gry dobrej, naprawdę dobrej, dawno nie było. A Spin Tires, bo to taki jest tego tytuł, że mówiąc krótko, no, wirujące opony, coś w tym stylu, jest grą, która... być może będzie grą, dlatego że wystartowała, jak już mówiłem, na Kickstarterze. Zostało w tej chwili kilka dni do końca i nie udało się jeszcze twórcom zebrać całej kasy, dlatego warto by było, jeżeli chcecie to zobaczyć, wspomóc grę. A naprawdę warto, moim zdaniem naprawdę warto, bo jeżeli będziecie tutaj uważnie patrzeć na to, co się dzieje z tym samochodem, jak on reaguje, w jaki sposób się zachowuje, no właśnie, to wystarczy gdzieś mały błąd i tak dalej i po prostu wyskakujemy, zagrzebujemy się. Ale co najważniejsze jednak, najważniejszą cechą tej gry jest, jak podkreślają to twórcy tego projektu, zaawansowana i przede wszystkim wliczona bardzo szybko w czasie rzeczywistym fizyka między trzema ważnymi elementami: oponami tytułowymi, wodą i ziemią, czyli również błotem, które powstaje z połączenia wody i ziemi. Tutaj zobaczycie zresztą niedługo, to nawet woda ma własną fizykę, jeżeli się w nią wjedzie. Błoto również, to nie jest tak, że jeździmy tutaj po jakichś predefiniowanych bruzdach, one oczywiście są, gdzieś na torach, na trasach je znajdziemy, ale nasz samochód ryje własny, jeżeli będziemy przejeżdżać po raz kolejny tą samą drogą, to będziemy w nie właśnie wpadać i w przeciwieństwie do innych, no i właśnie, spójrzcie na fale, na to, co się dzieje, one są jak najbardziej generowane w tym momencie w czasie rzeczywistym. No nie wygląda to jakoś strasznie powalająco, prawda, ale mimo wszystko ta grafa naprawdę robi olbrzymie wrażenie. No a przede wszystkim właśnie fizyka tutaj zachowania samochodu i przede wszystkim tego, jak on się prowadzi. No tego nie da się czuć, że tak powiem, tak do końca, jeżeli się tylko na to patrzy, ale uwierzcie, ściągnijcie, demo technologiczne jest cały czas do pobrania, wystarczy wejść na Kickstartera, na stronę poświęconą Spin Tires i w tym momencie ściągnąć to sobie, zobaczycie, co to jest. To naprawdę robi olbrzymie wrażenie. Co ciekawe, powiem teraz co nieco może o samej grze. Oczywiście obserwujcie sobie, jak to wygląda, bo wygląda to nieziemsko. Jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, to jest naprawdę po prostu klasa. Ja przyznam szczerze, tutaj na tym jednym obszarze za pierwszym razem chyba przez 2 godziny jeździłem. Na szczęście tutaj nie da się zepsuć samochodu. W pełnej wersji to ma być, jak najbardziej. Nazwano zresztą, jak zobaczycie, nawet o takie detale, jak to, że opony paprane w błocie, jeżeli jedziemy do wody, się nam umyją. Podobnie zresztą się będzie działo, jeżeli po trawie je dobrze przetrzemy, chociaż w mniejszym stopniu. No tak jak mówiłem, no, nasz samochód generuje sam właśnie falę. Przejeżdża przez tą wodę, mamy oczywiście zmienny cykl dnia i nocy, reflektory tutaj włączę dopiero później. Dobra, ale coś więcej o samej grze. Tu w tej chwili w demku mamy dostępnego, tak mi się przynajmniej wydaje, Mazda 535, tudzież 537, czyli samochód, który ma 38-litrowy silnik i to nie jest żart, ja się nie pomyliłem. To jest 38 tysięcy centymetrów sześciennych pojemności, ponad, prawie 39. Ponad 500 koni mocy, no jest to po prostu ciągnik artyleryjski, samochód, który też służył w wojsku radzieckim, w armii radzieckiej do transportu czołgów, pocisków balistycznych, wielu tego typu zadań. Także no, maszyna strasznie potężna. A na czym ma polegać cała gra? Otóż z tego, co udało mi się jak na razie zauważyć, przeczytać i dowiedzieć się, nie będzie to taka typowa gra offroadowa, której będziemy po prostu, nie wiem, jeździć na czas z punktu A do punktu B. Nie. Będzie inaczej. Zaczniemy gdzieś z tego, co twórcy tam napisali, prawda, gdzieś w latach 80.
z jednym samochodem, no prawdopodobnie dostaniemy jakiegoś Starkokraza albo coś takiego. O takiej bestii na samym początku zapewne możemy zapomnieć. No i będziemy musieli na mapach otwartych dość wozić towar. Po prostu. Dojechać do punktu A lub punktu B, a czasami kilku punktów, zabrać towar, załadować za pomocą jakichś urządzeń, to też będziemy musieli robić na przykład samodzielnie, na samochód pele drewna, a następnie jak najmniej uszkadzając i jak najwięcej z nich dowożąc, dowieźć do odpowiedniego punktu. Poza tym gdzieś tam na mapach będą jeszcze jakieś sekrety, oprócz tego będzie jakiś system upgrade'ów, bonusów itd., itd. To wszystko oczywiście znajdziecie nam na stronie, nie chcę się w to teraz zagłębiać, bo nie ma to sensu. No ale generalnie to ma być gra inna od wszystkich, bo właśnie nakierowana na właśnie zadania. Była też kiedyś taka gra bodajże Kabela Offroad, coś takiego, taka seria, gdzieś kiedyś mi przemknęła. Tam wyglądało to dość podobnie, też mieliśmy różnego rodzaju zadania, musieliśmy gdzieś tam, nie wiem, ratować ludzi, przechodzić właśnie różne rzeczy. No i mamy to samo z tym, że w roli głównej będą tylko i wyłącznie, przynajmniej na razie, wielkie radzieckie ciężarówki. No, no na screenach, które tam były dodane do, prawda, programu Kickstarterowego, widać głównie samochody tejże produkcji, no ale oczywiście, jeżeli projekt wypali, to podejrzewam, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby później dodać do tego chociażby i mniejsze pojazdy, na przykład różnego rodzaju samochody terenowe, łazy, gazy i inne tego typu wynalazki, jakąś ładeniwę biedną, a potem może i pojazdy również innych nacji. No, przyznam szczerze, że o ile Maz jest całkiem fajną maszyną, to czeską Tatrą z napędem na 8 kół też bym sobie chętnie bardzo tutaj po tych terenach pośmigał. No i tak to ma mniej więcej wyglądać. No tak jak mówię, no pierwsze, co najważniejsze, co jest w tej grze, co uderza i co powinno tutaj skusić do wspomożenia ewentualnie tego projektu wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiego offroadowego jeżdżenia, jest fakt, że no, to jest pierwsza gra, w której fizyka jazdy właśnie po błocie stoi na takim naprawdę wysokim poziomie. To trudno teraz dostrzec, niestety jedno, co mi się w tej grze czasami nie podoba, to ustawienie kamery. Czasami ciężko jest nad nią zapanować, mimo tego, że mamy pełną swobodę teoretycznie w poruszaniu myszką, ona się w dziwny sposób dookoła samochodu kręci, no ale to jest kwestia też do przyzwyczajenia się i tak dalej. Tutaj chyba za chwilę właśnie włączę światła, żeby nie było. Oczywiście po ciemku da się jeździć, ale jeżeli mamy włączone przednie reflektory, to będzie to na pewno dużo wygodniejsze. W każdym razie warto naprawdę zwróćcie uwagę na ten projekt, poszukajcie go na Kickstarterze, jeżeli chcecie go wspomóc, zróbcie to. Zostało już niewiele czasu, a myślę, że jest to jedna z tych pozycji, które po prostu dla tej niewielkiej grupy osób, które uwielbiają tego typu klimaty, no, może być czymś niesamowitym, czymś fajnym, tym bardziej, że no tutaj nie mamy do czynienia też z, myślę, z jakąś hochsztaplerką, czego się czasami można bać, dlatego że jest to w ogóle autorski silnik twórców gry, to co teraz widzicie. Mało tego, został on nagrodzony nawet dwukrotnie w różnego rodzaju konkursach, na między innymi najlepiej zoptymalizowany pod sprzęt Intela, prawda, silnik z jakimiś tam efektami fizycznymi i tak dalej. W związku z czym, no, ma to potencjał. Zresztą sami widzicie, że wygląda to wszystko naprawdę świetnie, a jeżeli chodzi o no, tą fizykę, to jest ona rzeczą, z jaką dotychczas się tak naprawdę w grach nie spotkałem. Owszem, były już takie próby też ze strony oczywiście tutaj Rosjan w stworzenia gier właśnie, gdzie to błoto jakoś gra, ale nie były to produkcje do końca tak zadowalające, powiedzmy, naprawdę hardkorowych fanów tego typu zabawy. Tutaj pomyślano o wszystkim, tak jak twórcy mówią, o czym wcześniej wspominałem, no jeżeli na przykład przyjdzie nam do głowy, nie wiem, ze zblokowanym mechanizmem jeździć tutaj sobie, w demku tego nie ma technologicznego, no po prostu zrobili to dlatego, żeby można się było nacieszyć jazdą i tak dalej, ale normalnie będzie to działać, no będzie można po prostu uszkodzić samochód i zepsuć go nawet do stopnia takiego, że nie będzie dało się nim dalej jechać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, będziemy mieli bak z paliwem. Tego paliwa będzie tam pewna ograniczona
dość. Oczywiście przełączanie się w tym momencie między napędem na przykład na 4 koła, a napędem tylko na przykład na jedną, no to w tym przypadku mamy troszeczkę więcej. Ale chodzi oczywiście, jak się domyślacie, o napęd na wszystkie osie lub tylko na część. W tym momencie to też będzie wpływało na zużycie paliwa na wiele czynników, dlatego tutaj, a wszystko to z kolei będzie wpływało na naszą ocenę na koniec, bo im mniej paliwa zużyjemy, im mniej uszkodzony będzie samochód i towar, który będziemy mieli dowieźć, tym w tym momencie oczywiście dostaniemy wyższą ocenę. Dobra, myślę, że maniaków tego typu zabawy to nie muszę tutaj za bardzo już zachęcać. Wy popatrzcie jeszcze przez chwilę na to, jak wielki, brzydki, ale no potężny mas wspina się na górkę. Tak, tak, to wszystko, co jest z tyłu za kabiną, to jest tak naprawdę silnik, gdybyście nie wiedzieli praktycznie. 38 litrów, pamiętajcie o tym, to jest coś naprawdę kosmicznego. No i cóż, no, pozostaje mi tylko liczyć na to, że projekt się uda. No, kilka dni zostało, niewiele ponad tydzień. Miejmy nadzieję, że uda się to sfinansować, bo chciałbym, naprawdę bardzo chciałbym się tym pobawić. Myślę, że nie tylko ja. No, dobra, ja już kończę. Trzymajcie się, na razie.